Witam na Nord.pl. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić kilka podstawowych elementów odkurzacza. Pamiętajcie o tym, że odkurzacz jest urządzeniem elektrycznym, które należy odłączyć od prądu. Do tych napraw będziemy potrzebowali śrubokręta z końcówką krzyżakową, jak też krótszego śrubokręta bądź łamanego, albo grzechotki z końcówką również krzyżakową, ze względu na trudny dostęp do niektórych śrub. Model i numer seryjny znajdziesz na tabliczce znamionowej, która znajduje się na spodzie odkurzacza. Zaczynamy od zdjęcia górnej obudowy odkurzacza. Otwieramy pokrywę, następnie wyjmujemy uchwyt na worek z workiem, odkładamy go sobie na bok, żeby nam nie przeszkadzał. Odkręcamy śrubę znajdującą się w tym i w tym miejscu, bowiem one trzymają górną obudowę. A następnie zamykamy klapę i odkręcamy dwie śruby znajdujące się na spodzie odkurzacza w tych miejscach. Po odkręceniu wszystkich śrub obudowy możemy ją bezpiecznie, delikatnie unieść i zdjąć. Róbmy to ostrożnie, uważając na przewody elektryczne przymocowane do górnej części klapy. We wnętrzu odkurzacza możemy wyróżnić standardowe elementy dla większości z nich. Silnik, zwijacz kabla wraz z przewodem, moduł zasilający oraz regulator mocy. Aby ułatwić sobie pracę, zacznijmy od zdemontowania wsuwki elektrycznej prowadzącej od modułu zasilania do górnej części klapy do łącznika. Aby wymienić regulator mocy, musimy odkręcić dwie czarne śrubki. Następnie odwracamy go i wyjmujemy złączkę, która łączy go z modułem zasilającym. Wymieniamy na nowy, podłączamy dokładnie w ten sam sposób. Osadzamy, a następnie przykręcamy śrubki. W celu wymiany zwijacza musimy najpierw odkręcić hamulec przewodu. Następnie demontujemy go delikatnie i ostrożnie, aby nie zgubić sprężyny. Teraz możemy wyciągnąć cały zwijacz. Aby to zrobić, musimy zwolnić jeden z zaczepków znajdujących się przy kole. Wystarczy to podważyć delikatnie palcem. Teraz wystarczy, że odłączymy wsuwkę od modułu zasilania i możemy wymienić cały zwijacz na nowy. Teraz pokażę Wam, jak wymienić przycisk i włącznik. Aby tego dokonać, musimy dostać się do wewnętrznej części obudowy i za pomocą wkrętaka podważyć znajdujące się tam plastikowe elementy. Trzeba użyć troszeczkę siły. Możemy sobie pomóc wkrętakiem w przepchaniu przycisku na drugą stronę. Teraz mamy dostęp do głównego włącznika. Wystarczy odkręcić jedną śrubkę i będziemy mogli go wymienić. Zdejmujemy śrubkę i plastikową obudowę i możemy wymienić cały włącznik. Przed zamontowaniem pokrywy zapinamy wsuwkę elektryczną na włącznik, a następnie spasowujemy pokrywę górną z resztą odkurzacza.
tak, bo otwory wyjrzały, znalazły się w odpowiednim miejscu. Obie śrubki, które wcześniej wykręcaliśmy, wkładamy na ich miejsce. Za pomocą grzechotki dokręcamy. Teraz pokażę Wam, jak wymienić uchwyt do worka. Mam przygotowane worki do tego typu odkurzacza. Te i inne do Waszych odkurzaczy możecie nabyć na stronie nord.pl. Worek mocujemy w szynie uchwytu aż do samego końca, a następnie wewnątrz odkurzacza. Na sam koniec wymieniamy filtr. Najpierw filtr silnika, znajdujący się tutaj. Oraz filtr HEPA, znajdujący się z tyłu. Jak widzicie, wymiana poszczególnych części w odkurzaczu w domowych warunkach jest dość prosta. Na pewno poradzicie sobie z tą naprawą.